So actually I came this time to just visit devotees. Because przyszedłem w tej chwili tym razem w zasadzie po to, żeby odwiedzić wierzycieli. I was highly announced. I decided my coming here 5 days ago. Późno to mój przyjazd tutaj było ogłoszony dopiero 5 dni przed dzisiaj. So it's like kind of like what you call surprise visit. Także to jest tak jak nazwać taka niespodziewana wizyta. And when a surprise visit is done, you see what's the reality. I wtedy jak jest taka niespodziewana wizyta, wtedy widzisz jaka jest rzeczywista sytuacja w tym miejscu. And what is the reality? Jaka jest rzeczywistość? We are opening finally a spiritual meeting place here in the city. Że otworzyliśmy właśnie nowe miejsce do przeznaczone do duchowych spotkań w tym mieście. I've given so many ideas. Ja daję tak wiele różnych pomysłów. What can be done? Co może być zrobione? When you start a center somewhere. Kiedy zaczynasz jakieś centrum gdzieś. Because it's one of the things I'm doing. To jest jedna z rzeczy, które ja robię. Prabhupada told me and his disciples. Prabhupada powiedział mi i swoim innym uczniom. He said you can open a temple anywhere you want. Możesz otworzyć świątynię gdziekolwiek chcesz. I give you that permission. Daję ci to zezwolenie. But. Ale. I don't give you permission to close it. Ale nie daję ci zezwolenia, żeby je zamykać. So you start a temple. Kiedy rozpoczynasz świątynię. You are putting a rope around your neck. Wtedy masz taką, zakładasz sobie sznur na szyi. Now Prabhupada can call any time. A Prabhupada może cię pociągnąć w każdej chwili. Hey, what did you say? You opened this temple there. Co tam robisz? Miałeś, otworzyłeś tą świątynię. People coming to your door. Ludzie przychodzą do twoich drzwi. But there is nobody. Ale tam nikogo nie ma. It's empty. Jest pusto. No harinam. Nie ma harinamu. No prasad. Nie ma prasada. Oh, very sad. Bardzo smutno. So this is a new beginning for Wrocław. Także to jest nowe rozpoczęcie dla Wrocławia. Creating seminars. Aby otworzyć miejsce dla seminaria. Primarily a seminar room. Także to jest pierwsze przeznaczenie, to jest pokój dla seminarium. We call it also centers of identity. Także nazwamy to również centrum tożsamości. Find out what is your identity. Odkryj jaka jest twoja tożsamość. Engage in your constitutional identity. Zaangażuj się w swoją konstytucjonalną tożsamość. And it's not just any identity. To nie jest jakakolwiek tożsamość. It is the sacred original identity. To jest święta pierwotna tożsamość. So you can find that identity. Więc możesz ją znaleźć tą tożsamość. In the ancient wisdom. W starożytnej mądrości. So now where is this ancient wisdom coming from? Więc skąd pochodzi ta starożytna mądrość? Where do we find out about our identity? Gdzie możemy odnaleźć informacje na temat naszej tożsamości? Who can tell you about it? Możemy ci pomóc. Somebody may say. Ktoś może powiedzieć. Hey, you look nice in your jeans. O, super wyglądasz w tych jeansach. Or somebody else may say, oh, you painted your face very nice. A ktoś inny może powiedzieć, o, wymalowałeś swoją twarz pięknie. Another person says, oh, you got a nice new car. A ktoś powie, a ty masz wspaniały nowy samochód. Another person will say, a ktoś inny powie, you are from Wrocław, this prestigious city. Jesteś z Wrocławia, tego miasta pełnego prestiżu. Another person may say, a ktoś powie, you won the Olympics. By running the fastest 100 meter. Chcesz wygrać olimpiadę poprzez najszybsze przebiegnięcie 100 metrów? Another may say, oh, you gave this nice classical guitar concert. Ktoś inny powie, a dajesz ten wspaniały koncert na grasz na klasycznej gitarze. You graduated from university. Ktoś inny, o, kończyłeś uniwersytet. Now you have a master. Teraz jesteś magister. Now you are a professional person. Teraz jesteś osobą zawodową. You may even have a PhD. Nawet możesz posiadać doktorat. Or you are now a person elected to public office. Teraz masz taki publicznie otwarte biuro. Now you're the mayor of Paris. Teraz jesteś burmistrzem Paryża. So many identities. Tak wiele różnych tożsamości. And they are all wrong. Ale one wszystkie są błędne. They are the identities of Maya. To są tożsamości Mayi. Of illusion. Iluzji. But. Ale. They have a relative truth inside. Ale tam jest relatywna prawda w środku.
They have some karmic truth inside. Tam jest pewna karmiczna prawda w środku. Ramasatyam Jagat Mitya announced by Shripa Shankaracharya is not perfect. To oświadczenie Shripa Shankaracharya nie jest doskonale prawdą, doskonałą prawdą. The world is not false. Te słowa nie są fałszywe. Ten świat nie jest fałszywy. It's just temporary. Jest tylko tymczasowy. It's just a temporary lesson to learn. Jest to tymczasowa lekcja, którą musimy się nauczyć. And what is the lesson you have to learn? Jakiej lekcji musisz się nauczyć? That you're not this body. Że nie jesteś ciałem. You're not Hindu. Nie jesteś Hindusem. You're not Vaishnava. Nie jesteś Vishnuitą. You're not Christian. Nie jesteś chrześcijaninem. You're not Native American. Nie jesteś Indianinem amerykańskim. What is my identity then? Więc jaka jest moja tożsamość? You're eternal servant of the servant of the servant of the truth. Jesteś wiecznym sługą sługi prawdy. First of all, let us identify who has given you something. Najpierw spróbujmy zrozumieć, kto daje nam coś. From where have you gotten some sustenance? Od kogo otrzymujemy tą utrzymanie? Nasze utrzymanie pochodzi. From where have you gotten this? Skąd otrzymujemy te wszystkie rzeczy? For example. Na przykład? Have you paid anything for the sunshine? Czy płacisz za promienie słoneczne? No, everywhere. Wszędzie. The spring is awakening. Wiosna się pojawia. Everywhere is yellow, white. Jest żółto, the trees are blossoming with thousands and thousands of petals. Drzewa wszędzie są pełne pąków kwiatów. The whole winter. Cała zima. They looked like they were dead. Przez całą zimę wyglądały tak, jakby były martwe. They were just standing in the snow and saying, "I'm waiting." Stały w śniegu i mówiły, że czekamy. Now the first sunrise of spring have come. I pierwsze promienie wiosny pojawiły się. And they've melted the snow away. Rozpuściły całkiem śnieg. And the trees went. I drzewa poszły. Whoa! Drzewa nagle wybuchły. Here we are again. Jesteśmy z powrotem. With a new year. W nowym roku. Of fruits and flowers. Kwiatów, korzeni i kwiatów. And leaves. Liści. And nuts. Orzechów, owoców. But another funny thing happens. I następna śmieszna rzecz się wydarza. In the winter everything was quiet. W zimie wszystko było ciche. Only the birds were going around looking for anybody, give them some food so they don't die. Tylko ptaki chodziły tu i ówdzie, szukając jakiegoś pożywienia, żeby nie umrzeć z głodu. Smart humans. A mądrzy ludzie. They feed the birds in the winter. Dokarmiali ptaki w zimie. Do you do that? Czy robiłaś to? Then all of a sudden, after the flowers are coming, kiedy kwiaty pojawiły się, all the kinds of bugs and bees are humming around all over the flowers. Każdy rodzaj robaków i insektów zaczął krążyć wokół kwiatów. Where have you been? Gdzie byłyście? Where have you been all in the winter time? Gdzie byłyście przez całą zimę? Can you tell me? Czy możecie mi powiedzieć? What have you done 6 months? Co robiliście przez 6 miesięcy? In that cold, where's all these little bugs coming from? W tych wszystkich miejscach, z których pochodzą robaki. And of course. I oczywiście. The rivers. Rzeki. Are taking fresh water everywhere. Dostały zastrzyk świeżej wody wszędzie. What has been kept in the winter in the snow in the glaciers? Co, która była zatrzymana w zimie w śniegu i w lodzie? That is starting to run down in the form of crystalline water. I zaczęły spływać w dół jako w formie krystalicznie czystej wody. And by this water we are living. I dzięki tej wodzie żyjemy. By this sunshine we are living. Żyjemy dzięki tym promieniom słonecznym.
So life awakens. Więc to obudziło życie. And the farmers get very enthusiastic. I rolnicy stali się bardzo entuzjastyczni. And they're arranging all the earth for planting the seeds, which they have kept carefully from the year before. I zaczęli przygotowywać ziemię do zasiania tych nasion, które zebrali w poprzednim roku. Water, earth, light, air, everything is provided in such a wonderful way. By whom? Woda, światło, ziemia jest nam dostarczana w taki wspaniały sposób, ale przez kogo? Your identity. What has your identity to do with all this? Jaka jest twoja tożsamość w relacji z tymi wszystkimi rzeczami? Whether you're a lawyer, or whether you're a mayor, or whether you're a doctor, or whether you're prawnikiem, burmistrzem, prawnikiem, burmistrzem lub czyścicielem butów. What is your identity in relationship to the earth, the water, the air, and the sun? Jaka jest twoja relacja z relacji do, jaka jest twoja tożsamość w relacji do wody, ziemi, słońca? Are you the owner? Czy jesteś właścicielem? Are you the owner of these? Czy jesteś właścicielem tych rzeczy? Are the trees obliged to bring the apples to you? Czy drzewa są zobligowane, aby dostarczyć ci jabłka? Are the fields obliged to give you tomatoes and potatoes? Czy pole jest zobligowane, aby dostarczyć ci ziemniaki i pomidory? Are the farmers obliged to grow food? Czy rolnicy są zobligowani do tego, żeby uprawiać żywność? Are the clouds obliged to take the water and bring it everywhere and make your field wet? Czy chmury są zobligowane do tego, aby dostarczać wodę, pobierać wodę z oceanu i dostarczać ją we wszystkie miejsca? Is the sun obliged to shine every day? A czy słońce jest zobligowane, aby świecić każdego dnia? Is there any idea behind it? Czy jest jakaś idea, która się za tym kryje? So what's your identity, mister? Więc jaka jest twoja tożsamość, drogi panie? What have you learned about this? Czego się nauczyłeś z tego? What did they tell you in school? Czego ci, co powiedzieli ci w szkole? What did you listen? Czego słuchałeś? What is your connection? Jakie jest twoje połączenie? You have any relationship? Czy masz jakiś związek z tym? Or you just take and never pay attention? Czy tylko po prostu bierzesz z tych wszystkich źródeł i nigdy nie dbasz o, nie zwracasz na to więcej uwagi? Like some children. Jak niektóre dzieci. They take from mother. One biorą od matki. And they never want to help. I nigdy nie chcą pomóc. And even when the mother is old. Nawet jeśli matka jest stara. They run away. One uciekają. Oh no, I have no business with this. Nie mam więcej interesu w tym. Yeah, she may have taken care of me when I was small. Oczywiście dbała o mnie, kiedy byłem mały. That was her duty. To był jej obowiązek. I owe nothing to her. Nic jej nie jestem winny. You know, we all have a mother, don't we? Wiecie, my wszyscy mamy matkę, prawda? So what is our identity? Więc jaka jest nasza tożsamość? What is our commitment? Jakie jest nasze zobowiązanie? What is our chance? Jaka jest nasza szansa? For example, when you join the Krishna consciousness. Dla przykładu, kiedy przyłączasz się do świadomości Kryszny. We are learning something very special. Uczysz się czegoś specjalnego. We learn that we have a relationship. Uczymy się, że mamy relację. Even with our forefathers. Nawet z naszymi przodkami. Because when you chant the holy name of Krishna. Ponieważ kiedy intonujesz święte imię Kryszny. With a pure heart, z czystym sercem, praying for forgiveness, prosisz o wybaczenie, błagasz o wybaczenie, praying for my Lord's service, prosisz o służbę do twojemu Panu, then, wtedy, something special happens, coś niezwykłego się wydarzy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How you say in Polish, Gospodi? O mój Panie. O mój Panie. Pozwól mi być instrumentem tej miłości. Again. O mój Panie. O mój Panie. Pozwól mi stać się, być instrumentem twojej miłości. I forgot it. I had it memorized. Woli muszę to pamiętać. So
What am I doing then? Co ja robię tutaj? I'm saying, o mój Panie. Mówię, o mój Panie. O mój Panie, please. Help my father. Proszę, pomóż mojemu ojcu. Help my mother. Pomóż mojej matce. Help my grandfather. Pomóż mojemu dziadkowi. Help my grandmother. Babci. Help my grand auntie. Pomóż mojej praciotce. Help my great great mother, great great grandfather and aunties and everyone. Pomóż moim pradziadkom i babciom i wujkom i ciotkom i wszystkim. 10 generations backwards. To jest 10 pokoleń wstecz. And 10 generations to the future. I 10 pokoleń do przodu. They are all included in the power of your prayer. One wszystkie są umiejscowiani w mocy twojej modlitwy. Because that is the power of Omnipanie. Taka jest siła tej modlitwy o mój Panie. That God's power is so unlimitedly big. Ponieważ moc Pana jest tak nieograniczenie wielka. Then you can understand your identity and your connection awakens into a dimension you never thought about. I wtedy możesz zrozumieć swoją tożsamość i Have you ever thought about the benefits of your great grandfather? Myślałeś kiedyś o korzyści, jaką możesz dać swoim pradziadkom? Do anybody of even you know the father of your grandfather's name? Czy ktokolwiek z nas zna nawet chociaż imię swojego pradziadka? Ah, these are old people before. A to jest starzy ludzie tam dawno temu przed nami. But without them, you would not be here now. Ale bez nich ty nie byłbyś dzisiaj tutaj. So are they just anybody? Czy oni są po prostu kimkolwiek? What about your relationship with them? A jaki jest twój związek z nimi? What about your identity, which you got from them? Jaka jest twoja tożsamość, którą otrzymałeś od nich? Sometimes we see a little girl. Czasami widzimy małą dziewczynkę. And she looks like the mother of the grandmother. I ona wygląda jak matka matki, jak babcia. You see the picture when the grandmother was small. I patrzysz kiedy babcia była na zdjęcie, kiedy babcia była mała. This looks like you. I wygląda jak ty. Of course, if you want to see what your body gonna look like. Oczywiście, jak chcesz zobaczyć, jak twoje ciało będzie wyglądało za jakiś czas. You can also look at a picture of your grandmother. Możesz zobaczyć na obecne, aktualne zdjęcie swojej babci. Oj. This way I'm gonna look like. Tak będę wyglądać za ileś tam lat. So what is my identity? Więc jaka jest moja tożsamość? The young body? Młode ciało? The medium body? Średnie ciało? Or the old body? Czy stare ciało? Or nobody at all? Czy nikt w ogóle, żadne ciało? What is your identity? Jaka jest twoja tożsamość? That is what we have to ask. To jest to, o co powinniśmy zapytać. We have to find out our real identity. Powinniśmy znaleźć naszą prawdziwą tożsamość. And that's why we practice yoga. I dlatego praktykujemy jogę. That's why we read the Srimad Bhagavad Gita as it is. Dlatego czytamy Srimad Bhagavad Gita taką, jaką jest. This is why we practice devotional service, karma yoga. Dlatego praktykujemy świadomość Kryszny, karma yoga. That's why we worship Lord Chaitanya and practice bhakti yoga. Dlatego wielbimy Pana Chaitanya w procesie bhakti yogi. That's why we chant our rounds and practice mantra yoga. Dlatego intonujemy nasze rundy i praktykujemy w ten sposób mantra yoga. That is why we doing parikrama. Dlatego robimy parikramę. Which means visiting holy places and holy people. To znaczy, że odwiedzamy święte miejsca i świętych ludzi. Some people are so convinced of that. Niektórzy są tak przekonani do tego. They can cross over oceans to meet holy people. Że aż przekraczają czasami oceany, żeby spotkać jakąś świętą osobę. They can sit in airplanes and fly around. Oh, I want to meet the holy person. I want to meet the holy person. Jadą, lecą samolotem wiele godzin, żeby spotkać jakąś świętą osobę. So. This is all the magic of what is really happening with our identity. To jest to wszystko magiczne, co dzieje się z naszą tożsamością. We have to know. Musimy wiedzieć. And we have to do something for them. I musimy coś zrobić dla nich. We have to do something for the sun. Musimy coś zrobić dla słońca. Do something for the earth. Dla ziemi. That's a good joke.
To jest dobry dowcip. How are you going to do anything for the earth or for the sun? Jak możesz zrobić coś dla ziemi albo słońca? When they do everything for you every day. Kiedy oni robią dla ciebie tak wiele rzeczy każdego dnia. Well, one thing you can do is. Jedną rzecz, którą możesz zrobić. Don't pollute them. Nie zanieczyszczaj. Don't make nonsense. Nie rób nonsensów. Be a good girl and a good boy. Bądź dobrą, grzeczną dziewczynką i grzecznym chłopcem. Because then you will be very happy. Ponieważ później będziesz bardzo szczęśliwy. Then you can celebrate to be the son of the great mother and the great father. Wtedy możesz świętować to, że jesteś dzieckiem wielkiej matki i wielkiego ojca. Some people don't believe in God. Niektórzy ludzie nie wierzą w Boga. It's very funny. I to jest bardzo śmieszne. Because how can they believe they come from nothing? Dlaczego? Bo ponieważ w jakiś sposób mogą wierzyć, że pochodzą z niczego. Not one boy was born from nothing. Nie ma żadnego jednego dziecka, które urodziłoby się z niczego. Not one girl was born from nothing. Żadna dziewczynka nie urodziła się z niczego. So how we think that the universe was born from nothing. Więc w jaki sposób myślimy, że wszechświat powstał z niczego? But it goes a little deeper than that. Ale oni idą trochę głębiej niż to. It's not only that we have a divine cosmic mother. To nie tylko to, że mamy boską kosmiczną matkę. Because first we know mother, then we know father. Ponieważ najpierw znamy matkę, a później znamy ojca. About our father, no information available. Ponieważ naszym ojcu nie mamy żadnych informacji. Only we know mother. Jedynie znamy matkę. Why? Dlaczego? Because we came out from her womb. Dlatego, że wyszliśmy z jej łona. Mother. Matka. And even that's not enough. I nawet to nie jest wystarczające. We know mother because of her love for us. My znamy ją z powodu jej miłości względem She's nas. She's always looking after us. Zawsze patrzyła za nami. But there's also a certificate. It's called birth certificate. Ale jest także taki certyfikat, taki dokument, który potwierdza nasze narodziny. Okay, this child was born from this woman. I ten dokument potwierdza to, dziecko urodziło się z tej kobiety. But who was the father? Ale kto jest ojcem? How you can know? W jaki sposób możesz wiedzieć? How do you know who is the father? Jak możesz się dowiedzieć, kto jest ojcem? Any idea? Jakiś pomysł? From the mother. Hmm? From the mother. From the mother? Good idea. Może trzeba spytać matkę. Not only the good idea. To nie tylko jest dobry pomysł. It's the only idea. To jest jedyny pomysł. You have to ask the mother. Musisz spytać matkę. So the mother tells you who is the father. You cannot see the father. Matka mówi, kto jest ojcem, ponieważ nie możesz widzieć ojca. So in the same way, Mother Earth and Mother Nature. W ten sposób matka natura, matka przyroda. They're the divine feminine jest in the original power. Boską kobiecością posiadającą kosmiczną moc. And there's a divine powerful. Jest boski. Potężny. Complementing power of the feminine in the form of the masculine divinity. Jest odpowiedni jej element męski, który odpowiada jej kosmicznej mocy. So then we already got father and mother. I w ten sposób mamy ojca i matkę. Here is the divine origin of all life. I to jest boskie źródło całego życia. And the power of the divine is so beautiful. I moc boskości jest tak wspaniała. That it has created mosquitoes. Że tworzy małe komary. Even smaller than that. Nawet mniejsze czasami niż takie. Microbes. Mikroby. And. Oraz. Elephants. Ale słonie. What a difference. Co za różnica. Teeny, teeny. Takie małe i takie wielkie. And also more big than elephants. Oczywiście też większe niż słonie. They found in the ocean research. Odkryto niedawno w oceanie. The famous Timingilla fish. Taką rybę, którą nazywają Timingilla. The Timingilla fish. Ryba Timingilla. Is so big. Jest tak wielka. That it used to eat whales. Ona je wieloryby. The Timingilla fish had teeth this size. Ryba Timingilla ma tej wielkości zęby. They found its teeth entirely
What is this? Te zęby gdzieś tam. Is it prehistoric or is it not coming out to our eyesight? Się zastanawiali, czy to jest prehistoryczne jakieś stworzenie, czy ono przetrwało być może do dzisiejszych czasów. So, there is Timingila fish. A whale is 30-40 meters long. How big this fish jeżeli was to eat? Wielorybę ma 30-40 metrów, więc jak wielka jest ta ryba, jeśli ona je wieloryby? So all this was created by our divine father and mother. To wszystko jest stworzone przez naszego boskiego ojca i matkę. Plus dinosaurs. Plus dinozaury. Demigods. Półbogowie. Gandharvas. Gandharwowie. Asuras. Asurowie. Nagas. Nagowie. The scriptures tell us of so many other creations. Pisma opisują nam tak wiele różnych stworzeń. And there's also the ghosts. A także są duchy. Who are the ghosts? Czym lub kim są duchy? All the people who misuse the human form of life. Wszyscy ludzie, którzy źle używali ludzką formę życia. Who are living very wrong way. Którzy żyli w zły sposób. Who die intoxicated? Którzy umarli będąc zatoksykowanymi. Or in violence. Albo w czasie jakiejś przemocy. And they don't know their real identity. I oni nie znają swojej prawdziwej tożsamości. Then. Wtedy. With that situation. W tej sytuacji. They don't get another big body. Wtedy nie dostają dużego ciężkiego ciała. They have to. Oni muszą. They have to stay in a subtle body for long. Zostają w ciele subtelnym przez wiele lat. They have to wait for another chance to come into this world. Muszą czekać na następną szansę, aby znów pojawić się w wulgarnym ciele w tym świecie. Because the identity, nasza tożsamość, is a spiritual identity. Jest duchową tożsamością. And it's covered by a subtle, an astral identity. Jest okryta przez naszą subtelną czy astralną tożsamość. That astral identity, this is also called. Więc astralna tożsamość jest także nazywana. Sukshma sharira. Sukshma sharira. It is made of mind, intelligence. Jest stworzona z umysłu, inteligencji i fałszywego ego. So, this is what this center is all about. To jest właśnie znaczenie tego miejsca, w którym jesteśmy, tego centrum. Clarifying the identity. Aby wyjaśnić, wyjaśnić tożsamość. What is our identity? What are we doing here? Czym jest nasza tożsamość? Co my tutaj robimy? And we are very happy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, that this place in Wrocław, że to miejsce we Wrocławiu in such an elegant and famous building, jest w takim eleganckim i słynnym budynku, is opening the doors. Otwiera swoje drzwi. And I hope that some people will understand, i mam nadzieję, że niektórzy ludzie zrozumieją, that this is a very important place where Srila Prabhupada's wisdom is going to be given to others. Że to jest ważne miejsce, w którym wiedza pochodząca od Srila Prabhupada jest udostępniana innym. Please never to forget to bring prasada. Nigdy nie zapomnijcie wziąć ze sobą prasada tutaj. Because love and philosophical understanding. Ponieważ miłość i filozoficzne zrozumienie. It goes through the belly. Przychodzi przez żołądek. There are some belly neurons. Są takie żołądkowe neurony. They are very powerful. One są bardzo potężne. They can convince you of anything. One mogą cię przekonać do czegokolwiek. Even of very difficult topics. Nawet do trudnych tematów. Like we are not this body. Jak nie jesteśmy ciałem. And that we have karma. Posiadamy karmę. And responsibility. I odpowiedzialność. That can very easily be understood. I wtedy te rzeczy bardzo łatwo mogą być zrozumiane. When you enter into the connection with the holiest of all holy food called. Kiedy wchodzisz w połączenie z najświętszym pożywieniem. And there's more secrets to it. Jest także więcej tajemnic w tym. Actually, it's very mystical. One są bardzo mistyczne. Because love is very mystical. Ponieważ miłość jest bardzo mistyczna. And this is what Krishna consciousness means. I to jest to, co oznacza świadomość Kryszny. Care
caring for each other. Dbanie o siebie nawzajem. People are not accustomed to that. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego. That is the special trademark of Krishna consciousness. To jest specjalny znak handlowy świadomości Kryszny. Caring for each other. Dbanie o innych. How much do I care for you? Jak bardzo dbam o ciebie? Well, there's an organization called Care. Dlaczego nie ma takiej organizacji, która nazywa się Dbanie? There's another one called Caritas. Jest inna, która się nazywa Caritas. There's another one called Red Cross. Jest inna, która się nazywa Czerwony Krzyż. Green Cross. Zielony Krzyż. And so many other. I tak wiele innych organizacji. How much do they care for you? Jak one bardzo dbają o ciebie? Well, if you're in real big trouble, jeśli jesteś naprawdę w wielkich problemach, you can call them. Możesz do nich zadzwonić. Save me. Ratujcie mnie. Then they will ask, what do you need? A oni zapytają, co potrzebujesz? Well, I'm stomach is empty. Mój żołądek jest pusty. Take food. Masz, proszę, daj mi się żywność. I have no dress. Nie mam ubrania. Take dress. Weź ubranie. I have no house to stay. Nie mam miejsca do mieszkania. Come to our shelter. Przyjdź do naszego schroniska. They try to help you in every sense. Starają się pomagać ci w każdym możliwy sposób. But they do not give you your information about your identity. Ale nie dają ci informacji o twojej tożsamości. And generally they do not want to live with you. Ale generalnie nie chcą żyć bez ciebie. Even if they give you a shelter. Nawet jeśli przyjmują cię do schroniska. It's not that they want to live with you. To nie jest tak, że oni chcą żyć z tobą. But the devotees of the Lord. Ale wielbiciele Pana. They are opening places. Oni otwierają miejsca. Not like this center of identity. No jak to miejsce, centrum tożsamości. No. Nie. It's places where actually you can become a monk. Ale miejsca, w których tak naprawdę możesz stać się mnichem. You can actually spend there one year. Możesz tam mieszkać wiele rok. Two years. 2 lata. Three years. 3 lata. Do service in the countryside. Wykonywać jakąś służbę na zewnątrz, na polu. Help the poor and destitute. Pomóc innym biednym w pomocy. By giving them divine gyan. Dając im woską wiedzę, vigyanę. Prasada. Prasadam. Information about themselves. Informacje o nich samych. It's really amazing. To jest naprawdę niezwykłe.